Dzień dobry, witam Państwa na konferencji po meczu Stal Rzeszów z Nicz Pruszków. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, wynikiem 3-1. Jest z nami trener gości, pan Mariusz Misiura. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Nie zajmę Państwu dużo czasu. Uważam, że zasłużone zwycięstwo Stali Rzeszów. Zaadaptowaliśmy się dopiero do warunków meczowych w momencie, kiedy przegraliśmy 2-0. Myślę, że bardzo dużą różnicę w meczu zrobił pan piłkarz Prokicz. Jeszcze raz gratuluję trenerowi, drużynie tutaj zwycięstwa. Dla nas pozostaje teraz jak najszybciej się zregenerować i poszukać punktów w piątkowym meczu z Radunią. Dziękujemy trenerze za komentarz. Dziękujemy. Witam Państwa w drugiej części konferencji. Jest z nami trener gospodarzy Daniel Myśliwiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Myślę, że dobry mecz w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sporo sytuacji, szczególnie tych sytuacji, które planowaliśmy wykonać i też doskonalić nasz sposób gry ofensywnej, który ostatnio, powiedzmy, że nie przynosił takich efektów, jakie byśmy chcieli. I tutaj na pewno bardzo się cieszę z naszych działań ofensywnych i z liczby stworzonych sytuacji i ich jakości. A coś, co na pewno musimy przepracować jeszcze dokładnie przed kolejnymi tygodniami, kolejnymi przeciwnikami, to jest nasze zachowanie w obronie, bo w końcówce troszkę nie do końca precyzyjnie wyjaśniłem plan i strategię przed piłkarzom, którzy wchodzili na boisko, bo troszkę za bardzo się cofnęliśmy i niepotrzebnie daliśmy uwierzyć przeciwnikowi, że może nam tutaj napsuć krwi, ale szacunek dla moich piłkarzy, że mimo wszystko tworzyli sytuację i wybronili naszych cennych 3 punktów. Dziękuję, trenerze, za komentarz i gratulacje kolejnych 3 punktów. Dziękujemy. Dziękuję.